Cześć! Witam na kolejnym unboxingu, tym razem wielkanocnym. Co prawda tu, gdzie mieszkam, spadł śnieg i jest tak, no nie do końca tak, jak być powinno, ale może jeszcze śnieg zejdzie. Zaczynamy unboxing od najmniejszej rzeczy, czyli prenumeratki. Myślę, że wiem, która to prenumeratka. Jedna już z niewielu, które mi zostały. A, tak. Śliczna Jona. Śliczna tutaj okładeczka. Z tyłu zresztą też. O, jest płóciek. W każdym razie tak. Tu jest obrazek. Jonę bardzo raz, że lubię, a dlaczego biorę tutaj prenumeratę? Właśnie ze względu na te pocztówki. Bo jak w większości mag mnie to nie bierze, tak tutaj bardzo mnie to cieszy. Są śliczne. O, ale ten płóciek jest tu słodki. Moja córeczka będzie zachwycona, bo to jest jedna z jej ulubionych postaci, zresztą moja też. No to też jest płóciek. Któż nie lubi małych, słodkich wiewióreczek? Dobra, lecimy dalej. Jest to dosyć duży unboxing, bo mam dwie paki z Gildii, plus jeszcze tutaj z Manga Garden, także nie wiem, jak się za to zabrać. A może wezmę od tej, bo ona jest taka większa. Także otworzymy tą. Chciałabym za mocno. O! A zakupki dlatego takie duże, no bo jest Wielkanoc, więc częściowo są to takie prezenciki ode mnie dla mnie. Zawsze jest jakiś, prawda, pretekst, żeby sobie kupić więcej mang. Natomiast tak, jeśli chodzi o to, będzie chyba lepiej z nożyczkami. Jeśli chodzi o mangi, to nigdy nie za wiele, a w sumie tym razem mam chyba tylko jeden komiks, a reszta to wszystko mangi. Ło, panie, dużo tego tutaj. Trzam za dźwięki. Okay. Dobra, żeby było mniej strasznych dźwięków, to po prostu to tutaj przetnę i zacznę Wam pokazywać, co ja tutaj nazamawiałam. Bo trochę tego jest. A. Jeszcze jedna warstwa. O. Okej. Dobra. Więc tak. Ostatni tom Bleacha. Mam 73, więc stwierdziłam, że no to już wezmę ostatni, tym bardziej, prawda, także mam do 21, a potem 73, 74. Trochę dziwnie, może kiedyś środek, że tak powiem, uzupełnię. Mam nadzieję, że nie ma jakichś strasznych spoilerów, ale o, będzie zawsze na propsie. Także ostatni tomik, no stwierdziłam, że tak wypada, żeby tak nie było, że tylko przedostatni. Dobra, co dalej? Kolejny projekt, cosplay. Tutaj zobaczę szybko, bo tutaj czasem bywają takie różne scenki. O, tu jest grzecznie. A tutaj, o, tu raczej też. Bardzo lubię ten tytuł. Odobraziłam się na niego po jednej, tak jak mówiłam, rzeczy, także biorę go dalej. Spy and Family, tomik już 10. O, teraz już były na początku, prawda, księżyce, potem słoneczka, a teraz są księżyce. Zobaczmy, co tutaj w środku tym razem. Bardzo lubię tą mangę. W tej chwili prawie dogoniliśmy Japonię. Znaczy chyba w sumie nie chcę skłamać, kiedy wyszedł 11. Czy już wyszedł, czy jakoś na niedługim czasie, ale no, na razie jest 11 tomików. Najwyżej, ale nie wiem, czy już wyszedł, czy wyjdzie za jakiś tydzień. 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie, czyli bucket list of the dead. Zobaczmy, tutaj też bywają scenki. Okej, okay. Akurat tu się przynajmniej nic takiego nie dzieje. Manga mnie bardzo rozbawiła, pierwszy tom super. Trochę są cienkie, jak widać. Zobaczymy. Będziemy czytać dalej, zobaczymy, czy dalej jest fajne. Absolutnie doskonały. Tomik 4. Ostatnio nas JG tutaj uraczyło informacją, że dwa ostatnie tomy, ze względu na to, że były opóźnienia, wyjdą razem. Tak samo jak było z inną mangą, czyli Po deszczu. Także tutaj też 5. i 6. tomik
ma wyjść razem, nie chcę skłamać, chyba pod koniec kwietnia będą dwa ostatnie tomy, także seria się zakończy, że tak powiem, o czasie. Tu jest manga do roboty, acz jest, widzę, uszkodzona, więc będę ją pewnie po świętach reklamować w gildii, żeby mi wymienili, bo no niestety jest dosyć mocno tutaj uszkodzona, no cóż. Dobra, jeszcze tutaj, także będę ją najpewniej wymieniać. Co do mangi, no jest to manga Josei, także przeczytamy, zobaczymy, czy jest fajna. Okej? Kolejna to Potworna Słodycz, tomik już drugi. Mangusia jest słodziutka. Bardzo mi się spodobał pierwszy tom, zresztą córce też. Także ja się bardzo cieszę z tej mangi. Mogę polecić śmiało. Kolejna manga i kolejna, widzę, jest tutaj niestety uszkodzona. Czyli Paradise Kiss od Waneko, znowu tył uszkodzony. Nie wiem, co tym razem gildia tak brzydko mi to zrobiła. Jest to manga, która już kiedyś wychodziła, kiedyś ją miałam. Natomiast w tej chwili jest to reedycja. Niestety w starych okładkach, że tak powiem, wiem, że są o wiele ładniejsze, nowsze, no ale zdecydowali się na te. No, także drugi tomik. Okej, co dalej? Jujutsu Kaisen, tomik już 12. Zobaczmy, jak tutaj w środeczku to wygląda. Jak to w shonenach, dalej się leją. Manga moim zdaniem całkiem fajna, mi się podoba. W każdym razie ja ją kontynuuję. Beastars, kolejny fajny tytuł. Tomik 12, tym razem szczęśliwie bez uszkodzeń. Popatrzmy, co tu się dzieje, bo tutaj też czasem bywa różnie. Okej. Szczególnie jak jest pani króliczek. O, tutaj. Bardzo fajny tytuł, także. Okej, co dalej? To jest light novelka Kroniki Towarzyszy. Już w którymś momencie myślałam, że nie wydadzą, no ale wydali. Także fajnie, bo to jest książka, więc tutaj obrazków zbyt wiele nie ma. Jak widać, może coś tutaj tylko, o tu z przodu jest powiększona okładeczka. Nie zagięło, no i pod obwolutą jest tak. Okej. Manga od Egmontu z Assassin's Creed mnie osobiście bardzo cieszy. Lubię po prostu gry z tej serii, także jakbym mogła nie kupić. Mam nadzieję, że pod względem treściowym będzie ok. Kaiju, ósemeczka. Też kolejny świetny tytuł. O. Czyli o tym, jak zostać, prawda, potworem na stare lata. O, tu szczęśliwie też całe. Długo i szczęśliwie, tomik 6. Jest to jedna z tych mang, w której postaci niestety ze sobą mało rozmawiają, ale ze względu na kreskę, no i niewiele u nas takich tytułów, więc można poczytać raz za jakiś czas. Pasożycik, tomik już 7. Bardzo lubię tą mangę, aż jest dość krwawa czasem, więc tutaj tak, żeby nie było. Okej, okay, pięknie trafiłam. Znowu. O, tu jest w miarę. Okej. Okay. Co tutaj dalej mamy? Tu mamy Inuyasha, tomik już 8. Przyszedł pan, który nie lubi zbytnio Inuyaszy. O, jaki fajny demon. Bardzo lubię Inuyaszę. Chyba od autorki najbardziej lubię właśnie Ranmę i Inuyaszę. Oczywiście nie mówię, że reszta mangi jest gorsza, ale te jakoś lubię najbardziej. Dobra, co tutaj dalej? Miłosne marzenie detektywa. Tutaj nie wiem, co tam będzie w środku, aż jest to od Dango. Także to jest tutaj, mogą być jakieś scenki, że tak powiem. W końcu jest 18+. No dobra, są scenki. Okej. Okay. Tu jest grzecznie. Poszukajmy jeszcze jakiegoś grzecznego miejsca. Niegrzecznie, dobra, tutaj. O.
dla starszych czytelników. Jak przeczytam, to na pewno opiszę, czy fajne. Oki, co my tu jeszcze mamy? To jest przystojna dziewczyna i panna spod klosza. Wydaje mi się, że to jest Yuri albo jakiś shonen, a jedno z dwóch, ale ma bardzo taką przyjemną kreskę i stwierdziłam, że czemu nie. Także jak poczytam, to też na pewno zrecenzuję. Ta jest manga w miarę cała, niepoobijana. Szczęśliwie. Dobra. No to lecimy z kolejną paczuszką. Jeszcze jedna paczuszka od Gildi. Okay. Też z mangami. Tutaj weźmiemy nożyczki. Coś tu zapakowali, także nie chcę się to otworzyć. Pudełko w pudełku. Okej. Okay. Uwielbiam po prostu. No ale dobra, przynajmniej może tutaj nic nie będzie uszkodzone. A tamte będę musiała dwie oddawać. O. O, też jestem. Tutaj chyba wystarczyło zrobić tak. No ale tu jest toś taśma, więc nie przejdę. Kurde, mówię jak Gandalf. Dobra. Jak widzicie, wcale nie jest to takie proste tutaj ten. Z drugiej strony tak, mogę sobie pociągnąć też, no ale utknę w środku. Dobra. Operacja. Ja wiem, wszystkim by poszło to szybciej i łatwiej, ale jak się tak robi, to wcale to takie łatwe nie jest. A nie chcę sobie mang pociąć tak koniecznie, na szybko. No, nie zrobi tego łatwo. Nie wyjdzie to inaczej, bo jest na styk włożone. Także i jeszcze jest chyba przyklejone. Proszę. Nie pójdzie. Zostaw, proszę. Tak będzie łatwiej. Brawo. O, i to jest przyczyna problemu. Przyklejone. A, to już to odfoliuję. Chwileńka. Okej. No, udało się. Tokijski jest singielski, tomik już trzeci, ten jakiś taki cieńszy, nie wiem dlaczego, no ale co zrobić. Bardzo polubiłam ten tytuł. Jest super, tylko czemu ten trzeci tom taki cienki? No ale co zrobić. Nowiutki, świeżutki, wreszcie 24 tom Noragami. Zobaczmy, co tu się w środku dzieje. By nie było. Nie wiem, kogo najbardziej lubicie z tej mangi. Ja oczywiście oprócz głównego bohatera to bardzo, bardzo lubię Bóstwo Biedy. Jest po prostu cudowne. Chociaż nie chciałabym, żeby mieszkało gdzieś blisko mnie. Tutaj piąty tomik już mangi o prawie Harrym Potterze. Tu już w ogóle gość wygląda jak z Harry'ego. No a tu jest nasz, prawda, główny bohater. O, manga jest tak absurdalna czasem, że no, można się naprawdę nieźle pośmiać. Także ja mogę polecić. Co dalej? Właśnie, Zakończenie po deszczu. 9 i 10 tom wydane, tak powiem, naraz. Cud Boży, podobno się tak nie dało, bo Empik, bo coś tam i w ogóle, bo to jest jak gazeta traktowana przez Empik, ale jakimś cudem się udało i 9 i 10 tom po deszczu wyszły naraz, żeby nadrobić. No i tak samo właśnie ma wyjść absolutnie doskonały.
i dziewiąty i ostatni tomik, czyli dziesiąty. Tutaj jest komiks. Powiem, że skusiła mnie okładka i to, jak ta osoba maluje. Nie wiem, ale może Wam tu pokażę, jak to wygląda w środku. Wezmę to na bok, żeby się pozbyć folijki. I zobaczę, co tutaj jest. Okay. Więc mamy tutaj jakąś taką wróżkę. Jedną taką bardziej, że tak powiem, ludzką, drugą taką trochę mniej. Wydaje mi się, że kreska jest ciekawa. Muszę to przeczytać, zobaczyć, jaka to jest opowieść. Ale jeśli chodzi o rysunek, to jest całkiem ładne. Także poczytamy, zobaczymy. No i ostatnia paczuszka. To paczuszka z Manga Garden. Zobaczmy, czy tutaj szczęśliwie jest wszystko całe. Tutaj JPF troszeczkę inną taktykę pakowania ma, czyli bardziej taką w folii takiej, o, szeleszczącej. Otwieranie tego zawsze jest trochę gorsze niż zwykłej bąbelkowej. Ale spróbujmy to rozciąć po prostu. Także wybaczcie trochę dźwięków. Tutaj mam jakieś gratisiki wyrzucane. A gratisiki zawsze cieszą. Te gratisiki są jakby o, między tymi warstwami. Może tak, tak muszę otworzyć. To jest między ostatnią warstwą, a tu tak włożone. O, da się tego pozbyłam. Więc co tu jest? One Piece. Do tego z Inuyaszy. Zakładeczka z Hakabayashi, czemu nie? Chociaż wolę Kojijo. No i Berserk. Na gratisy się człowiek nie obraża. Także i to chyba tak z okazji świąt. No i co my tu mamy? Przede wszystkim Ranma, tomik 8. Jej. Bardzo lubię tą mangę. Już ósmy tom, jak to leci. Zobaczmy, co dalej. Do tego ostatni tom, Cud Boży wreszcie. Szósty, ostatni tom Akiry. O, tak wygląda. Jest na troszeczkę innym papierze. Są problemy czasem z dodrukami, także ja już mam całość szczęśliwie. Także jeśli lubicie Akirę, to trzeba ją będzie kupić, bo potem znowu będzie pewnie z papierem kłopot. No i tutaj Dragon Ball, saga tutaj nazywana jako druga. To jest tomik pierwszy. O. Z naszym, prawda, ulubionym tutaj szatanem serduszko. Znaczy tatusiem, że tak powiem, szatana serduszko. Tutaj. O, a tu już jest szatan serduszko. Ciekawe, jak go tutaj nazwać, Piccolo. Czy po naszemu, jak było w anime. Po prostu to tłumaczenie było po prostu wybitne, ale poczytam, to zobaczę. No a potem jeszcze przeczytałem, no tutaj trzeci, czwarty tom z tej sagi, gdzie oni już są starsi. No a potem się będę zastanawiać, co dalej, czy brać kolejne jeszcze tomy, czy już na tym zakończyć, no bo niestety mocno zdrożała tutaj ta manga, bo na początku kosztowała o wiele taniej, a w tej chwili jest no 54,60. Oczywiście wiadomo, że tam jakieś są promocje i tak dalej, to jest troszeczkę taniej, ale mimo wszystko manga no tutaj mocno zdrożała. Także tyle moich zakupków. Dajcie mi znać, czy coś z tego Was interesuje. Co wykupiliście, pochwalcie się, co Wam przyniósł zajączek.
No, nie wiem, czy uważacie, że troszeczkę przesadziłam z ilością, może minimalnie, ale będę miała co czytać przez święta i po świętach na pewno też. Trochę tego jest. No i życzę Wam przede wszystkim zdrowych, wesołych, spokojnych świąt i żeby Was zajączek obdarzył mangami. Dzięki, cześć!